Chciałem kontynuować ten temat wyborów, czy decyzji, podejmowania decyzji. I może zacznę może takim wstępem. Ilu z nas, z was, może tak zadam wam pytanie, gdyby wam zaoferowano pracę, w której mielibyście dostać, no powiedzmy, 5 tysięcy miesięcznie więcej, ale musielibyście się przeprowadzić do innego miasta, ale miasta, które lubicie, to ile z was przeprowadziło się, podjąłby taką decyzję? Okej. Okej. A na przykład, a gdyby 10 tysięcy wam więcej zaoferowali? No. Miesięcznie. Ale Asia, no ja na razie mówię o mieście, tak. Ale do miasta, które lubicie. A na wieś, nie do miasta. No dobrze, wiecie. Dlaczego to mówię? Bo właśnie z Renią dostaliśmy taką ofertę nie do odrzucenia i... Nie, żartuję. Do Łodzi. Nie, żartuję. Ale to, co chcę jakby tak nakreślić, to, że czasami podejmujemy decyzje w oparciu o jakieś czynniki, które nie do końca powinny być tymi decydującymi. Bo tak naprawdę pieniądze chyba, jako dla wierzących, chyba nie powinny być takim decydującym czynnikiem, który sprawia, że podejmujemy jakąś decyzję. Dlaczego? Wrócę może do tego później. Później wrócę. Ale dlaczego tym mówię? Bo my podejmujemy różne decyzje. Takie, inne, ale tak naprawdę te decyzje kształtują naszą przyszłość. Tak jak powiedzieliśmy, jak mówiłem wcześniej, decyzje, które podejmujemy dzisiaj, decydują o historiach, jakich opowiadamy w dniu jutrzejszym. Pastor Stevens właśnie powtarzał często, że każdy z nas jest wytworem własnych decyzji. I właśnie poprzednio mówiliśmy o tym, jak trudno jest ludziom podejmować decyzje w dzisiejszych czasach. Jednym z powodów jest ten, jak ja to nazwałem, ten efekt Netflixa. Nie? No to pamiętacie, kiedyś był, niektórzy, pastor Mariusz pamiętał, kiwa głową, były takie czasy, że były tylko dwa programy w telewizji. I to dopiero od 15. Wtedy, tak, wcześniej był taki ekran, który Adrian na koszulce czasami ma. Tylko czarno-biały, bo nie było jeszcze wtedy kolorowych. Tak, i takie ziarenka były. A dzisiaj po prostu chcemy coś obejrzeć, włączamy Netflixa i teraz co mam obejrzeć? Aż w końcu po pół godziny szukania, kombinowania, już nie mam ochoty, już nic nie oglądamy, żadnych decyzji nie podejmujemy. Ale jest jeszcze taki inny czynnik, który powoduje, że nie podejmujemy decyzji. To jest taki, ja to nazywam taka iluzja perfekcjonizmu. Czym to jest? To jest coś takiego, że mamy teraz takie bardzo popularne rzeczy, jak social media, jak media społecznościowe, właśnie. I które pokazują urywki takiego doskonałego życia. Widzimy tam zdjęcia różnych ludzi. Dzisiaj zadzwonił ktoś do mnie z pracy i mówił: wow, ale masz niesamowity tam czas. Bo zobaczyli zdjęcia. I musiałem powiedzieć, no tak, bo te zdjęcia pokazują prawdę, bo tak tu jest niesamowicie. Ale czasami oglądamy na Instagramie na przykład piękne ciała czyjeś, takie idealnie wyrzeźbione, z sześciopakiem. Patrzymy potem na swoje i patrzymy, ojejku, a tu nie ma sześciopaka, tylko jest boiler. I co wtedy, nie? Widzimy jakieś zdjęcia z wakacji, podróży, nie wiadomo do jakich krajów. Potem patrzymy na swoje wakacje, tak, a tu zdjęcia z katalogu. Ale potem zaglądamy do portfela, a portfel mówi: nie, w tym roku nie jesteś zmęczony, weź się do roboty. Nie? I myślimy sobie, jejku, no to po prostu tragedia. No to moje życie, bo porównujemy do tego, co ktoś kreuje jako coś doskonałego i mówimy, wszystko jest bez sensu. Nie ma znaczenia, nie ma sensu. Po co się w ogóle starać? I tak nigdy nie będzie tak dobrze jak tamto. I nie podejmujemy żadnych decyzji. Ale wiecie, chciałbym powiedzieć coś. Pastor Robert lubi kontrowersyjne rzeczy. Może ja tak troszeczkę też podejdę pod kontrowersję. A co z doskonałą wolą Bożą na moje życie? Czy to czasami nie powoduje, że boimy się podejmować decyzji i nie podejmujemy ich wcale? Bo na przykład, żeby były przykłady, ja chcę mieć doskonałego męża i doskonałą żonę.
I patrzę dookoła, patrzę na imię i wyszukujemy błędy, nie? Albo chcę być w doskonałym miejscu, mieć doskonałą służbę, być w doskonałym kościele. I widzimy małą skazę, małą rysę i rezygnujemy. I nie podejmujemy żadnych decyzji. Bo boimy się, że ta decyzja, którą podejmiemy, to nie będzie ta doskonała decyzja. Czekamy i nic. Nic nie robimy, bo co, jeżeli to, co jest przede mną, czy ktoś, kto jest przede mną, to nie jest ta doskonała osoba. Albo nie ta doskonała służba, w której będę mógł się realizować. I co wtedy? Wiecie, a może pojawiają się przeciwności w tej służbie, którą podjęliśmy, czy w tym dziele, do którego zdążamy i mówimy, o nie, muszę zrezygnować, bo to nie może być wola Boża, bo są przeciwności. To jest na inny temat, ale czasami jak nie ma żadnych przeciwności, wszystko się pięknie układa, to ja bym się wtedy zastanawiał, czy na pewno to jest wolą Bożą. Bo Biblia wyraźnie nam daje obietnicę wierzącym, że na świecie ucisk mieć będziecie. Czyż nie? To jest obietnica, której, ojejku, jak chcielibyśmy ją tak wymazać, ale nie, jest. Słuchajcie, wiecie, żyjemy w iluzji czegoś nieopisanego, czegoś, co myślimy, że wydaje nam się, że szukamy tego doskonałego i przegapiamy. Przez palce nam przelatują te codzienne błogosławieństwa, które Bóg nam daje i stawia nam na naszej drodze. I dlatego to, czym chciałem dzisiaj się podzielić z wami, to jest to, tak odpowiedzieć sobie na pytanie i chciałbym być też bardzo praktyczny w tym. Skąd mam wiedzieć, co Bóg ode mnie chce? Albo skąd mam wiedzieć, jak podjąć tą właściwą, dobrą decyzję? I właśnie dzisiaj pastor Mariusz fajnie na ten temat już zaczął mówić. Jak to widzicie, ja chciałbym też tak kontynuować ten temat, dlatego posłuchajcie mnie chwilę, bo na przykład czasami jest tak, że my szukając woli Bożej na nasze życie, tacy jesteśmy nastawieni, Boże, przemów do mnie. Boże, powiedz mi. Ale wiecie, czasami możemy się wplątać w coś bardzo niebezpiecznego. Oczekując, że Bóg nagle, jakiś głos z nieba zacznie do mnie mówić i ja usłyszę ten głos i będzie wszystko super. Ale skąd będziesz wiedział, że to jest głos Boży? Wiecie, Bóg to, co chciał nam powiedzieć, to już nam powiedział. I bardzo często my, ja nie wiem jak w innych miastach, ale na przykład w Warszawie bardzo popularne są konferencje, są kościoły prorocze, tak zwane konferencje prorocze, gdzie ludzie przychodzą i prorocy tam im mówią, co mają robić. A co z tym, co Bóg już nam dał ze swoim słowem? Wierzymy w to głęboko, że kanon Pisma został zamknięty i to, co Bóg chciał nam powiedzieć, to już nam powiedział. I nie ma żadnego dodatkowego objawienia, dodatkowej rzeczy, którą Bóg zapomniał umieścić w swoim słowie i dlatego daje nam coś kolejnego, coś nowego. Nie? Bo musimy pamiętać o tym, że to słowo, które Bóg nam dał, to ono jest po prostu święte, jest żywe i jest ważne dla nas. I teraz, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, tak mówi Pan dla ciebie, to tak naprawdę, jeżeli to, co on mówi, to byłoby Słowem Bożym, to byłoby na równi ważne z tym, co tu jest napisane. Bo Słowo Boże nie jest w jednym miejscu mniej ważne, a w drugim jest ważne. I ono jest jednakowo ważne w każdym momencie, jeżeli to jest Boże Słowo. Dlatego to tak, ja myślę, że wszystkie rzeczy, wszystkie jakieś objawienia, wszystkie jakieś rzeczy, które dzieją się wokół nas, muszą być przez coś weryfikowalne. Bo jeżeli nie są weryfikowalne, to bardzo łatwo zbłądzimy na tej drodze takiej duchowości, poszukiwania i zejdziemy gdzieś na jakąś drogę i się pogubimy w tym wszystkim. Dlatego wszystko, wszystkie objawienia, wszystkie muszą być weryfikowane przez Słowo, przez Boże Słowo. To, co On już nam dał. Dlatego jeżeli ktoś mówi coś, co jest, patrzymy w Biblii, coś nie do końca tu jest prawdziwe, coś tutaj jest nie tak, to odrzucamy to, bo to nie jest słowo od Boga. Jeżeli to jest sprzeczne z tym, co już Bóg nam powiedział. Ale ja chciałem, żebyśmy przypatrzyli się Pawłowi.
jak on podejmował decyzję, gdy brakowało mu takiej pewności, czy na pewno to, co robi, czy drogę, którą idzie, jest tą drogą, którą Bóg ma dla niego. Dlatego chciałem przeczytać jeden fragment z 1 Koryntian 6:16, od 6-9, gdzie jest powiedziane tak, że u was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. A w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. W tych krótkich wersetach widzimy kilka takich słów, nie wiem, czy zwróciliście na nie uwagę, ja pozwolę sobie je wypisać tutaj. Być może, albo nawet, dokądkolwiek pójdę, mam nadzieję, jeśli Pan pozwoli, przeciwników jest wielu. Ja widzę tutaj, że było trochę takich niepewności w tych decyzjach, które Paweł podejmował. On mówi, no być może, no nie jestem pewien, może. No jeżeli, mam nadzieję, że tak jest, no jeśli Pan pozwoli. To nie jest tak, że on mówi, o, 100% i wale, ale po prostu były pewne takie słowa, które dają nam do myślenia, że Paweł czasami był w takiej sytuacji, że nie do końca wiedział, czy droga, którą idzie, może inaczej, nie do końca był pewien, że będzie tak, jak on zaplanował, że będzie tak, jak sobie postanowił. Dawał Bogu prawo weta, że w każdej chwili on może zmienić te plany. Wiecie, i to ja myślę, że skoro tyle niepewności, to skąd mogę wiedzieć, że Bóg, co Bóg ode mnie oczekuje, co Bóg ode mnie chce? Wiecie, ja myślę, że taką ciekawą rzeczą, którą musimy sobie powiedzieć, to jest to, że czasami Bóg nie powie mi dokładnie, co mam robić, ale da mi mądrość, abym podjął właściwą decyzję. Czasami my właśnie myślimy tak, że nic nie będę robił, tylko będę czekał, aż wreszcie jakiś głos z nieba do mnie przemówi. Podczas gdy Bóg mówi, słuchaj, ja ci daję mądrość do podjęcia właściwej decyzji, żebyś podjął właściwą decyzję w swoim życiu. Patrz na Salomona. O co prosił Boga, gdy miał kierować całym narodem? O władzę, o pieniądze, o popularność? Nie, on prosi o mądrość. Boże, daj mi mądrość, żebym mógł właściwie kierować tymi ludźmi. Żebym mógł być dobrym władcą. Dlatego daj mi mądrość. I przypowieści 4:7 mówi, że mądrość jest tak ważna, że powinniśmy nabywać ją za wszystko, co mamy, abyśmy nabywali tej mądrości. Żebyśmy mieli tego tyle, ile potrzebujemy. Wiecie, czy kiedyś zdarzyło ci się, że myślałeś albo mówiłeś w ten sposób, gdybym wtedy wiedział, co wiem dzisiaj, to podjąłbym zupełnie inną decyzję. Nie? Albo innymi słowy, gdybym wtedy miał tą mądrość, którą mam dzisiaj, to zupełnie inaczej bym podjął tę decyzję. Potrzebujemy mądrości. Ja tak ostatnio zauważyłem taką ciekawą rzecz, że w życiu człowieka są różne takie etapy i jak są małe dzieci, to rodzice dla nich są po prostu kompendium wiedzy. Wszystko. Dzieci pytają wszystko rodziców i rodzice są takimi mądrymi ludźmi, którzy wszystko wiedzą. A tatusiu, a to, a tamto, a to. Wszystko rodzice wiedzą. Ale później człowiek staje się starszy, wchodzi w takie lata, powiedzmy, stoletnie, to potem już nie, ja wiem więcej, ja wiem lepiej. Nie? Ja wiem lepiej. Ale później jest taka ciekawostka, że później jak już stają się coraz starsi, to jednak wracają po mądrość do tych rodziców. Bo oni przeżyli, mają doświadczenia w swoim życiu. Wiecie, to jest ciekawe, bo czasami możemy zagubić to, co Bóg chce nam dać. Do tego podjąć właściwą decyzję, czyli tą Bożą mądrość. Dlatego chciałbym, żebyśmy tak praktycznie się przyjrzeli takim trzem rzeczom, które ułatwią nam właśnie podejmowanie Bożych decyzji. I pierwsza z tych rzeczy to są przypowieści 13:20. Ja nazwałem, że to jest obcuj z mędrcami. To jest coś, co pomoże nam podjąć właściwą decyzję.
obcowanie z mądrymi ludźmi. Dlaczego? Przypowieści 13:20. Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Ja uwielbiam przypowieści, one mają wiele takiej mądrości. I tak naprawdę tutaj w tym wersecie ja widzę taki obraz tego, czy nie wiem, czy kiedykolwiek w swoim życiu zrobiłeś coś na przykład takiego głupiego, wpakowałeś się w tarapaty w swoim życiu. Prawdopodobnie, myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że nie byłeś wtedy sam. Że byli ludzie wokół ciebie, którzy albo cię do tego namówili, albo którzy powiedzieli, a chodź, idziemy, zrobimy i tak dalej. Niewłaściwi ludzie. Kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Nie? A gdy przebywasz z mądrymi ludźmi, to wydaje mi się, że raczej podejmujesz mądre decyzje. Czyż nie jest tak? Gdy raczej z takimi ludźmi przebywasz. Ja pamiętam w Warszawie kiedyś takich dwóch braci trafiło do kościoła z ulicy, z tej służby wśród bezdomnych. To Artur i Michał. Bardzo dobrze ich pamiętam. Jeden z nich, Michał, ponieważ on był alkoholikiem i mieszkał, znaczy w ich domu, bo to byli bracia, była Melina, po prostu alkohol, narkotyki, to wszystko było w ich życiu i w końcu, gdy trafili do kościoła, Michał powiedział, ja chcę to zmienić. I pojechał do ośrodka, na terapię, do chrześcijańskiego ośrodka. I postanowił, że gdy skończy ten ośrodek, to nie wróci do Warszawy. Pojedzie gdzie indziej. Bo mówi, ja nie chcę wracać do miejsca, z którego Bóg mnie wyciągnął. Bo nie chcę wrócić do miejsca, gdzie są głupcy, bo potem będzie mi się źle wiodło. I pojechał. I dzisiaj w Malborku mieszka, ma żonę, dziecko i usługuje w służbie wśród bezdomnych. I głosi Ewangelię. Jego brat, on, Artur, on zdecydował, że on sobie poradzi. Został w Warszawie ze swoimi kumplami, którzy ciągnęli go na dno. I tak go ściągnęli, że dzisiaj już go nie ma pośród żywych, bo zapił się. Wiecie, ten werset jest dla mnie taki szczególny, bo on mi mówi o tym, że z kim przebywam, wokół kogo się obracam, z jakimi ludźmi mam kontakt. Ma ogromne znaczenie do tego, jakie decyzje będę podejmował. I myślę, że jakbyśmy teraz pomyśleli o tych, z kim się spotykamy, o naszych przyjaciołach, ilu z nich żyje życiem, które podoba się Bogu? A ile z nich ciągnie mnie w dół? Zwłaszcza wśród młodych ludzi tak jest. Mama czasami, znaczy mama, nie czasami, ale akurat w tym przypadku miała rację, mówiąc, że nie będzie ci łatwo żyć dobrym życiem, mając złych przyjaciół. To jest ta zasada. Obcuj z mądrymi. I to odnosi się też do kościoła, do społeczności. Gdy ja jestem w kościele i jestem wśród ludzi, którzy kochają Boga, żyją z Bogiem i są przepełnieni Jego miłością, Jego łaską, to ja wtedy będę tak samo mądrzał, bo będę przebywał z mądrymi. Wiecie, czasami my oczekujemy, że będziemy w takiej świetnej duchowej formie. Po prostu będziemy mogli wszystkie ciężary nosić. Ale jak oczekujesz tego, żeby być w duchowej formie, jeżeli jesteś tylko raz na miesiąc, raz na dwa razy w miesiącu? Na siłce i tylko wtedy ćwiczysz? No to ciężko być w formie, gdy tylko raz w miesiącu idziesz poćwiczyć. Potem wychodzisz na górę tutaj do hotelu i w połowie drogi język już po prostu zwisa do asfaltu. I nie ma. Ale gdy jesteś, ćwiczysz regularnie, często i spotykasz się z takimi ludźmi, to twoja forma duchowa także wzrasta. Wiecie, to jest ciekawe, bo siły zła na tym świecie, system tego świata codziennie ciągnie nas w dół. Codziennie. I te siły są tak mocne, że potrzebujemy tego, aby obcować z mądrymi. Potrzebujemy ciała Chrystusa, tego Kościoła, żeby nabierać tej mądrości.
przebywać z takim ludźmi jak pastor Mariusz, który ma tyle energii, tyle pasji. Amen. Potrzebujemy tego. Tak jak psalm 107, to jest bardzo piękny, to jest piękny psalm i on tak wiele mówi o wielkości Bożej, o dobroci Bożej, o łasce Bożej, o tym, jak wielki, wspaniały jest Bóg. I kończy się takimi pięknymi słowami, gdzie jest powiedziane, kto jest mądry, niech się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Przebywajmy z ludźmi, którzy dla nich to jest coś oczywistego, gdy żyją z Bogiem i rozważają Bożą miłość, Bożą wielkość, Bożą dobroć, Bożą łaskę. Tak ważne, żebyśmy byli z takimi ludźmi. Ja tak sobie pomyślałem, chcesz mieć dobre małżeństwo? To znajdź taką rodzinę, takie małżeństwo, które właśnie takie jest. I ucz się od nich. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że stalking dzisiaj już jest nielegalny, ale bądź takim chrześcijańskim stalkerem. Czyli bądź tą rodziną, przebywaj, pytaj ich o to, radź się, spędzaj z nimi czas, żeby nabierać tej mądrości. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo to wymaga pokory. Bo to mi mówi, ja nie jestem taki mądry, potrzebuję ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie, potrzebuję z nimi przebywać. Ale gwarantuję Ci, że to przyniesie owoce w Twoim życiu. Bo gdy przebywasz z mądrymi, obcujesz z mądrymi, nabierasz mądrości. Dlatego pierwsza rzecz to jest to, obcuj z mędrcami. A druga rzecz to jest ta, proś o mądrość. Proś o mądrość. Jakuba 1,5 mówi, że jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, bo Bóg jest źródłem wszelkiej mądrości. On wie więcej i lepiej niż ja wiem. I tak naprawdę On wie wszystko od początku do końca. On jest alfą i omegą. W Nim jest wszystko. Pełnia wiedzy. Od kogo będziemy czerpać mądrość? Z tego świata? Czy od tego, który ma pełnię tej mądrości? Wiecie, to jest tak ważne, bo gdy czasami patrzymy na okoliczności, na sytuację w naszym życiu z perspektywy tu i teraz, to wydaje nam się, Boże, dlaczego tak się dzieje? Boże, ale to i tam. I kwestionujemy to, co Bóg robi. Ale gdybyśmy mieli pełnię mądrości, i widzieli wszystko od początku do końca, tak jak Bóg to widzi, to byśmy popatrzyli na swoje życie, na tą chwilę, na którą przed chwilą narzekaliśmy, powiedzieliśmy, Boże, wow, dzięki Ci, bo ja wiem, że tamta chwila doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj jestem. I Ty użyłeś tamtej chwili do tego, żeby mnie błogosławić. Popatrzcie na życie Józefa, sprzedany przez swoich braci, którzy chcieli go zabić. Potem trafia do więzienia, potem to wszystko. Jak to wygląda z perspektywy tu i teraz? Ale z perspektywy większej, tej, której Bóg patrzy na to życie, On może popatrzeć i powiedzieć te piękne słowa, które powiedział. To nie wy sprzedaliście mnie tutaj. To nie wy jesteście tymi, którzy to sprawili, ale to Bóg zrobił, aby was ratować i cały ten naród. Zupełnie inna perspektywa. Boża mądrość. Bóg zna wszelkie możliwości, wszelkie prawdopodobieństwa. I w Joba 28 on mówi takie ciekawe słowa, że on patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem, gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy. Wtedy ją widział i zgłębił, ustalił i wypróbował. I rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością. A unikanie złego, rozumem. Bóg wie wszystko, od początku do końca, On wie wszelkie możliwości. On nie jest tak jak Polak, który mówi, że nie znam się, to się wypowiem. Nie, on po prostu wie wszystko. Od początku do końca. Dlatego mogę zaufać Jego mądrości i temu, co On robi w moim życiu. Wiecie, to jest tak, jak ja mogę nabywać tej mądrości? Jak On daje tą mądrość? Przez swoje słowo? Przez jakieś, nie wiem, kazanie w kościele? Przez różnych ludzi, którzy są, mądrych ludzi, którzy są wokół mnie? Przez okoliczności w moim życiu? On daje nam tą mądrość. Ale by otrzymać tą mądrość,
to muszę Go poprosić. Muszę przyjść do Niego i prosić Go o mądrość. Boże, daj mi mądrość na tą sytuację. Nie? Psalm 32, werset 8 mówi, że pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Piękny jest ten werset, bo on mówi, że on będzie nas pouczał. On da nam mądrość. On wskaże nam drogę, będzie służył radą i będziesz wiedział, co robić. Bo on cię poprowadzi. Da ci tą mądrość. I to jest coś, co musimy zapamiętać, że on kocha mnie bardziej niż ktokolwiek inny. Dlatego zależy mu na tym, żebyśmy podejmowali dobre decyzje. Żebyśmy byli ściągani w dół, ale żebyśmy mogli kwitnąć w Nim i rozprzestrzeniać Jego woń Chrystusową wokół nas. Niedawno mówiliśmy w Warszawie o Namanie. Nie wiem, czy wiecie, to był znakomity wojownik, który pokonał Izraela, ale miał trąd i poszedł do proroka po pomoc. I co ciekawe, Eliasz powiedział mu, zanurz się w Jordanie 7 razy i wszystko. Znamy tą historię, nie będziemy jej powtarzać, ale i uzdrowił go Bóg. Był uzdrowiony. Ale potem to, co mnie tak bardzo dotknęło w tej historii, to jest to, co się później wydarzyło, gdy Naaman pyta się Elizeusza i mówi tak, słuchaj, a co teraz, gdy ja wrócę do domu, tam, gdzie skąd przyszedłem i moją pracą jest to, że muszę towarzyszyć mojemu królowi w momencie, gdy też w tym momencie, w którym on idzie do świątynki swoich bożków i tam składa im pokłony. I ja będę musiał razem z nim iść i składać pokłony tym bożkom. A wiem, że jest jeden prawdziwy Bóg, Bóg Izraela i że Jemu tylko można się kłaniać. I co mam teraz robić? Do męża Bożego zadaję mu takie pytanie. Nie? I oczekiwałby odpowiedzi na manie, zrób to, to, to i to. Ale szokująca jest to odpowiedź, którą Elizeusz dał Naamanowi. On mu powiedział, idź w pokoju. I to wszystko. Ale ja nie tego oczekuję. Boże, ja oczekuję odpowiedzi. A Ty mówisz, że mam mieć pokój w tej sytuacji? Tak, ale Elizeusz wiedział, bo skoro Ty już wiesz, kto jest Bogiem, jaki jest Bóg, że masz żywego Boga, to On Ci da mądrość. Dlatego idź w pokoju. I zaufaj, że Bóg Cię poprowadzi. On da Ci odpowiedź. On da Ci mądrość. Nie? My jesteśmy w takim tacy, że my chcemy odpowiedzi, my chcemy mieć wszystko tu i teraz, żeby ktoś nam powiedział wszystko, co mamy robić, a Bóg czasami mówi, ale ja Ci nie dam odpowiedzi, ja Ci dam mądrość, żebyś podjął właściwą decyzję, tylko mi zaufaj. Dlatego trzeci punkt, po tym jak już obcuję z mędrcami i wiecie, to nie jest tak, że ja myślę sobie, ja całe życie przebywam z głupcami, no to teraz przyjdę do Boga i poproszę Go o mądrość i już wszystko będzie fajnie. Ale to jest ten obcowanie z mędrcami, to jest ciągłe działanie. Ja każdego dnia jak najwięcej z nimi przebywam i uczę się od nich. Potem proszę Boga o mądrość i trzecie to, co robię? Podejmuję decyzję. Wow. Czasami to jest najtrudniejsze. Jaką mam podjąć decyzję? Co mam zrobić? Przebywaj z mędrcami. Proś o mądrość. I podejmij decyzję. Wiecie, bo to wymaga od nas, żebyśmy zaufali Bogu. Boże, ja zaryzykuję i podejmę decyzję. Bo chodziłem z mędrcami i wydaje mi się, że to jest mądra decyzja. Prosiłem Cię o mądrość i Ty dajesz mi tą mądrość przez swoje słowo i widzę, że to nie jest decyzja, która jest sprzeczna z Twoim słowem, dlatego podejmuję nawet ryzyko i podejmuję tę decyzję. Wiesz co, i nawet jeśli popełnisz błąd, nawet jeśli podejmiesz niewłaściwą decyzję, nie? Czasami przychodzą do mnie ludzie, tak było kiedyś, że ktoś przyszedł do mnie i powiedział, pastorze, bo mam 2 oferty pracy i którą pracę powinienem podjąć? Nie? Wow, co zrobić, nie? Jak żyć? To zależy, o kogo pytasz. Nie, ale jak sobie pomyślałem i tak widzę, a co jeśli podejmę złą decyzję, niewłaściwą? To czy Bóg przestanie mnie kochać?
Czy tym samym sposobem On wyrzuci mnie ze swoich rąk, w których jestem ukryty? Nie. On kocha mnie. I nawet gdy popełnił... Wiecie, pastor Sibeli, to jest taka ciekawostka, on jak wyjeżdżał pierwszy raz do Afryki, to wydawało się, że jedzie do, chyba do Zambii miał jechać, jeśli dobrze pamiętam. A tam było wszystko przygotowane. Wydawało mi się, że drzwi otwarte. Mieli mieszkanie wynajęte, dom cały, wynajęty i opłacony już na rok z góry, gdy tam jechali. Ale przylecieli na lotnisko i doświadczyli tego, że wszystkie drzwi były zamknięte. Wszystko było nie tak, jak powinno być. Ale podjęli decyzję, że jadą. Ale skoro drzwi były zamknięte, to wtedy podjęli decyzję, że pojadą do Ugandy. I pojechali do Ugandy. I tam w pierwszym dniu, gdy byli na ulicy, poszli na ewangelizację i tam znaleźli człowieka, który im udostępnił dom, w którym mogli mieszkać za darmo. I Bóg zaczął otwierać wszystkie drzwi. I tak sobie myślę, no i co z tego, że podejmiesz złą decyzję? Najwyżej po prostu pojedziesz dalej. Ale czasami my po prostu tak się boimy, że podejmiemy niewłaściwą decyzję, że po prostu nie podejmujemy żadnej decyzji. Bóg dał nam wolną wolę, dał swoje słowo i powiedział, obcuj z mędrcami, proś mnie o mądrość, a ja będę kierował twoimi krokami. My tak czasami za bardzo tak uduchawiamy wszystkie rzeczy i myślimy sobie, że o, ja myślę, że Bóg przemówi do mnie takim głosem z nieba i wtedy usłyszymy zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, Azali, twoja noga niech zrobi jeden krok, potem kolejny w kierunku północno-wschodnim. I jeszcze językiem Biblii Gdańskiej, żeby to brzmiało, bo tak pewnie Bóg tylko mówi. Nie? My tak czasami czekamy na ten głos z nieba i nic nie robimy. Ale wiecie, ja wierzę w to głęboko, że Bóg mówi, przynajmniej do mnie tak, przebywaj z mędrcami, ucz się od nich, proś Boga o mądrość i podejmij decyzję. A co jeśli to będzie zła decyzja? Wiesz co? Przybędzie ci mądrości, bo nauczysz się czegoś. I zobaczysz, że o, to nie było to. To Boże, co ty masz dla mnie? Wiecie, ja pamiętam, jak wszedłem do kościoła, to parę miesięcy byłem w kościele i wtedy pastor Karol, który wtedy był w Krakowie, wyjeżdżał do Moskwy tam zakładać kościół. I ja tak miałem takie przekonanie, właśnie dzisiaj z młodzieżą się też tym dzieliłem, że miałem takie przekonanie, żeby taki głos czułem, że mam jechać tam do tej Moskwy razem z nim. Tak sobie myślałem, jejku, ale czy to jest naprawdę dobra decyzja? Słuchajcie, na dzień przed tą decyzją mój kolega z osiedla przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, świetna firma się otwiera w Warszawie. Znaczy otwierają swój oddział i potrzebują ludzi do pracy. I po prostu ty byłbyś idealny do tej pracy tam. A to wtedy, to był rok 91. To była praca z komputerami. Wtedy to było wow. Dzisiaj to już tak nie robi takiego wrażenia, ale wtedy praca z komputerami, wow. To było coś takiego. I on mówi, słuchaj, i oni potrzebują takich ludzi i mógłbyś tam pracować. Ja wtedy się zastanawiałem, tak myślałem, Boże, co ja mam robić? Jaką decyzję podjąć? Zostać tu, iść do tej pracy i zarabiać pieniądze? Czy jechać tam? W nieznane, bo nie wiedziałem, co tam będzie. Tak naprawdę, no już powiedziałem to młodzieży, że wam też powiem. Mojej mamie powiedziałem, że jadę na weekend do kolegi. Bo moja mama by mnie nie puściła na wyjazd do Moskwy. Bo ja nigdy wcześniej nie byłem za granicą. I pojechałem. I będąc w Moskwie, wysłałem kartkę, bo wtedy się kartki wysyłał. Nie było SMS-ów, nie było maili. Wysłałem jej kartkę, że tam pozdrowienia z Moskwy. Przy okazji właśnie jestem w Moskwie i wracam nie wcześniej niż za pół roku. Przepraszam, mamo, jeżeli tego słuchasz. Ale podjąłem decyzję, że pieniądze to nie jest najważniejsza rzecz, która powinna decydować o tym, co robię, jaką decyzję podejmuję. I powiem wam, dzięki Bogu, bo kto wie, jakby wyglądało moje życie, gdybym został wtedy i zaczął robić pieniądze. Podejrzewam, że nie byłoby mnie dzisiaj tutaj. Wiecie,
Gdy podejmujemy decyzję, przede wszystkim powinniśmy szukać Bożej mądrości w tej decyzji. On nam da mądrość, On będzie pokieruje, On powie nam, co mamy robić przez to, o czym mówiliśmy. Ale co z tego, jeżeli bym podjął decyzję w oparciu o pieniądze? Może miałbym ich dużo, ale być może moje dzieci mogłyby ucierpieć duchowo z tego powodu. Może ja sam ucierpiałbym duchowo z tego powodu, bo tak jak Asia tutaj sprytnie zauważyła, z Asią jest tak, że nie da się jakichś takich... Jakichś takich podstępnych myśli tutaj przemycić, bo ona wszystko wyczuje wcześniej, ale też powiedziała, bo co z tego, że może się przeprowadzę gdzieś, gdzie będę zarabiał mnóstwo pieniędzy, ale nie będę miał społeczności. I sam duchowo na tym ucierpię. Ile znam ludzi, którzy wyjechali z Warszawy do Anglii, bo pieniądze, bo muszą zarabiać. I dzisiaj są zagubieni gdzieś, bo nie mieli żadnej społeczności. Jeden człowiek, z którym byliśmy na spływie kajakowym, który naprawdę Bóg go wyratował z niesamowicie takiej trudnej sytuacji, pojechał do Anglii i trafił do towarzystwa znowu takich głupców, o których mówiliśmy na początku. I jego życie stoczyło się i dzisiaj potem jego mama zbierała pieniądze, żeby zebrać, aby sprowadzić trumnę do Polski, żeby mógł pogrzeb, można było pogrzeb zrobić. Wiecie, to są sytuacje, gdy się o takich rzeczach słyszy, to po prostu, wow, Boże, ja chcę podjąć mądrą decyzję w swoim życiu. Dlatego chcę przebywać z mędrcami. Chcę prosić Cię o mądrość. Daj mi tą mądrość. I chcę podejmować te decyzje, które się Tobie podobają. I dlatego podejmuję krok wiary w Twoim kierunku. Jeden za drugim. I trzeci, czwarty, kolejny. Bo o tym musimy pamiętać. Psalm 32,8. Że On wskaże drogę, którą mamy iść. Będzie służył radą. Jego oko spocznie na nas. Dlatego wiecie, to, czym chcę was zostawić, to to, żebyście, i ja też, wykorzystywali ten czas. I to, że jesteśmy tutaj na miejscu, wśród tylu mądrych ludzi. Wow. Jak patrzę na was tutaj, to widzę tyle mądrości. Tyle mądrości, którą mogę ja, z której ja mogę czerpać i się uczyć, jak podejmować właściwe decyzje. Jak po prostu potem, gdy podejmuję krok wiary, mówię, Boże, ufam Tobie. Boże, daj mi obcować z takimi ludźmi, z mądrymi, o których będę się uczył mądrości. Jak podejmować właściwe decyzje, jak oddawać Tobie chwałę. To są takie trzy praktyczne rzeczy i czasami, gdzie my próbujemy, staramy się, myślimy sobie, o, ja muszę mieć coś doskonałego, ta iluzja doskonałości. Czyli gdy podejmujemy kroki z Bogiem, które się Bogu podobają, w Jego planie, to On będzie wierny. Będzie wierny do końca. Dlatego możemy Mu zaufać. Bo my dzisiaj nie wiemy tego, co nas czeka za zakrętem, ale On już tam jest. On wie, co tam na nas czeka. I nawet jeżeli podejmiemy decyzję, która nie do końca będzie właściwa, no to cóż, On nie przestanie nas kochać. Nauczy nas czegoś. Nabędziemy mądrości. I drugi raz już nie popełnimy tego błędu. To tyle, co chciałem wam powiedzieć. Będziemy kontynuować ten temat, ale to już w Warszawie, także zapraszam. Możecie wszyscy przyjechać nawet do nas, jeżeli chcecie. Pomieścimy was. Pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, kim jesteś i co Ty czynisz w naszym życiu. I prosimy Cię, Panie, abyś uczył nas tego, jak nabywać mądrości, jak przebywać z mędrcami, jak słuchać Twojego głosu, Panie, który mówi do nas przez Twoje słowo, przez modlitwy, przez braci i siostry, okoliczności, których nas stawiasz. Panie, daj nam łaskę i ufność w tym, żebyśmy na Tobie polegali w tym wszystkim. Potrzebujemy Ciebie, Panie. I tak jak Salomon, chcemy Cię prosić o mądrość do podejmowania właściwych decyzji w naszym życiu. Bo tego tak bardzo potrzebujemy, Twojej mądrości. Nie mądrości tego świata,
nie jak najwyższego EQ, ale po prostu Twojej mądrości, mądrości z góry. Dlatego, Panie, ucz nas tego, jak polegać na Tobie w tym wszystkim. O to Cię prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen.